Strachowski, Piotr Wojdyga. Prosimy o ciszę. Piotr Strachowski. Awans, aluminium, Konin. Proszę Państwa, popatrzmy, co dzieje się na stadionie w Koninie. Takich emocji w Koninie nie było. No na pewno jeszcze tak daleko nie doszliśmy jak w tej chwili. No wszyscy się w tej chwili bardzo cieszymy, nie wiem co mam więcej powiedzieć, naprawdę. Pozostaje czekać, za kilka minut rozpoczyna się mecz we Wronkach. Kogo chciałby Pan wylosować, czy Górnik, czy Amikę? No chyba wolałbym wylosować Górnik, bo z Amiką nigdy nam nie szło. Jest Pan kontuzjowany, ma Pan bandaż na kolanie, co to za kontuzja, czy jest to poważne, czy nie przeszkodzi Panu w meczach ligowych? No nie wiem, w tej chwili nic nie mogę powiedzieć. No, prawdopodobnie są to wiązadła, ale nie wiem, czy są naderwane, czy naciągnięte. Można powiedzieć, że po raz kolejny wpisaliście się do historii konińskiej piłki nożnej. Awans do finału mistrzostw, do finału Pucharu Polski to jednak sukces. No na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nas może tylko cieszyć fakt, że Puchar Polski naprawdę stał się tak ważnym wydarzeniem w życiu piłkarzy, w życiu klubów. Proszę zobaczyć płacz jednych, płacz Polonii i wielkie święto, wielka radość Aluminium Konin. Ale proszę Państwa, z drugiej strony bardzo ładny obrazek. Kibice Polonii, którzy w mniejszej grupie przybyli tutaj, dziękują swoim piłkarzom. Ale oczywiście o wiele większa feta wśród fanów miejscowych. Teraz utworzony wąż przez piłkarzy Aluminium biegną tego sektora tych najbardziej zagorzałych kibiców. A my, nam pozostaje tylko cieszyć się, że oglądaliśmy dramatyczną końcówkę. No i jak to w meczach piłkarskich, w rzutach karnych bywa, jedni musieli odpaść, drudzy awansowali. Dzisiaj szczęście uśmiechnęło się do Aluminium Konin. Po 120 minutach walki, po strzelaniu aż 14 rzutów karnych, okazało się, że 7-6 w tym konkursie wygrali piłkarze Aluminium Konin i oni w nagrodę zagrają za miesiąc w wielkim finale. Obserwując obrazki z wielkiej radości Adama Piekutowskiego, bramkarza Aluminium i całej drużyny konińskiej, żegnamy się już z Państwem. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Milko i Edward Durda. Do zobaczenia, do usłyszenia.